witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z cyklu Domowe Muzykowanie. Dziś kołysanka, którą każdy na pewno dobrze zna z czasów swojego dzieciństwa. Był sobie król. Posłuchajcie. Oczywiście, jak większość kołysanek, może wydać się Wam ona smutna, jako że większość kołysanek jest napisana w tonacjach molowych, czyli tych smutniejszych. Tempo nie jest zbyt wolne, raczej chodzi o charakter, abyście wykonali to płynnie. Zacznijmy zatem. Na początku proponuję zagrać od razu z lewą ręką, gdyż stanowi ona integralną część melodii. Nie jest tutaj chwilowo akompaniamentem. Spróbujmy wyciąć dwudźwięki w lewej ręce, zagrać cztery takty, zachowując tylko główną melodię, czyli dźwięk A z lewej ręki, trzy dźwięki z prawej i drugi raz powtórzone. Gdy do dźwięku A dołożymy dźwięk D piątym palcem, uzyskamy dwudźwięk, o który nam chodzi w takcie drugim i czwartym. Spróbujmy. Dobrze. Dalej tylko prawa ręka. Jak już mówiłam, jesteśmy w tonacji molowej, a tutaj dokładnie w tonacji d-mol, czyli przy kluczu mamy b-mol b, który będzie się tyczył wszystkich dźwięków h w tym utworze. Zaznaczę te dźwięki. W lewej ręce dźwięk B nam się nie pojawi, natomiast widzicie, że pojawiają się różne inne krzyżyki najczęściej, czyli znaki w tym przypadku przygodne, czyli tyczące się tylko poszczególnych nut. I w tym następnym fragmencie już mamy pierwszą taką nutę w lewej ręce, fis. Później pojawi nam się w prawej ręce jeszcze cis i jeszcze raz w lewej fis. Spróbujmy prawą rękę od dźwięku A. Teraz lewą rękę. Zwróćcie uwagę, najpierw dwudźwięk F i A, potem fis i A. Spróbujmy połączyć. I zagrajmy całą zwrotkę. Teraz przejdziemy do refrenu, który ma dwa zakończenia, które w tym przypadku oznaczono klamrami, które nazywają się wolty. Wolta to nic innego jak zakończenie. Tu mamy zakończenie numer 1, zakończenie numer 2. Fragment odtąd, dotąd należy zagrać dwukrotnie. Raz z zakończeniem pierwszym, a przy powtórce z zakończeniem drugim.
Spróbujmy zacząć prawą rękę od dźwięku B. Przypominam o bemolu z przyklucza. Jeszcze raz. I lewa ręka. Ponieważ lewa ręka zaczyna się od dźwięku G, który już mieliśmy tutaj palcem drugim, zatem tutaj również zagrajmy palcem drugim. Połączmy. Tu lewa ręka na pewno stanowi akompaniament, gdyż melodia główna jest w ręce prawej. I dalej. Tu wracamy na chwileczkę do fragmentu, gdzie główna linia melodyczna jest rozłożona na dwie ręce. Czyli pierwszy dźwięk tej linii gra lewa ręka. Dotarliśmy do znaku powtórki, więc musimy wyszukać w utworze jeszcze jeden znak powtórki, skąd mamy zagrać. Widzimy ten znak tu. Będziemy grać ten fragment, ale teraz pominiemy zakończenie pierwsze, czyli woltę pierwszą i przejdziemy od razu do wolty drugiej. Spróbujmy. Oczywiście w zakończeniu drugim możemy swobodnie zrobić dosyć duże zwolnienie. Zagrajmy jeszcze raz fragment z drugim zakończeniem. Oczywiście ja już zagrałam oba zakończenia, więc spróbujmy teraz zagrać naszą kołysankę od początku. Myślę, że nie trzeba przyspieszać tutaj tempa. Ważne, żeby kołysanka zagrana była spokojnie i płynnie. Spróbujmy na zakończenie jeszcze raz. Thank you.
owocnego ćwiczenia. Pozdrawiam wszystkich.